Jako student prawa byłem za bardzo ostrożnym podejściem do zagadnienia winy i kary, ponieważ byłem przekonany o zdecydowanie demoralizującym wpływie pobytu w więzieniu na osadzonego. Starałem się też w rozmowach z sędziami podczas studenckiej praktyki zawodowej zwracać szczególną uwagę na psychologiczny aspekt popełnienia czynu przestępczego, co w rezultacie prowadziło mnie jeszcze bardzo niedoświadczonego do negowania przypisywania winy sprawcom w wielu przypadkach. Miałem zdecydowanie krytyczny stosunek do amerykańskiego systemu prawnokarnego, wyrażającego się między innymi w stosowaniu wieloletniego pozbawiania wolności. Upłynęło niemal 40 lat i znalazłem się w czasach dzisiejszych charakteryzujących się znacznie łagodniejszą polityką karną niż w okresie PRL-u. Natomiast w podobno coraz bardziej liberalnych Stanach Zjednoczonych nic się pod tym względem nie zmieniło. W dalszym ciągu sądy amerykańskie, jeśli już orzekają karę, to w nader wyrazistym wymiarze. Kilka lat temu pewnego razu przeczytałem w dzienniku taki oto anons. Proces 52-letniej obecnie Lidii M. toczył się od 2006 roku z wyłączeniem jawności. O sprawie wiadomo jedynie, że polonistka wykorzystała sympatię, jaką obdarzyła ją uczennica. Wykorzystując emocjonalny szantaż i upijając piwem, zmusiła dziewczynkę do uprawiania seksu. Jak wynika z wyroku, było 50 takich przypadków. Kobieta miała wykorzystywać nastolatkę w szkole, w domu i na koloniach. Sprawa wyszła na jaw tylko dlatego, że rodzice dziewczynki przeczytali jej pamiętnik. W akcie oskarżenia prokuratura zarzuciła nauczycielce molestowanie. Sąd zmienił jednak kwalifikację tych czynów, uznając, że intymne kontakty, do których oskarżona doprowadziła podstępem, były gwałtami. Kobieta ma odbyć karę w systemie terapeutycznym. Oznacza to, że skazana miałaby odbywać karę w więzieniu, gdzie byłaby jednocześnie leczona. 13-letnia dziewczyna ma zdruzgotaną psychikę niemal na początku swojej drogi życiowej. Szkody, jakie poniosła, są niewyobrażalne. Darzyła sympatię polonistkę, a jej mentorka i prześladowczyni, znów cytuję, przez najbliższe trzy lata będzie oglądać świat zza krat, a przez 10 lat nie będzie mogła wykonywać swojego zawodu. Taki wyrok usłyszała 52-letnia nauczycielka ze Słupska. Była polonistka została skazana za ponad 50 gwałtów na swojej 13-letniej uczennicy. 3 lata odsiedzi lecząc się i przez 10 lat nie będzie mogła wykonywać zawodu, a później będzie mogła być znowu nauczycielką. Świetnie. Wyjdzie prawdopodobnie po 2 latach za wzorowe sprawowania, może już jest na wolności, przecież proces trwał od 2006 roku, a pani od polskiego, mam taką nadzieję, siedziała w areszcie. Zrujnowała drugiemu człowiekowi całe życie, to nie jest przesada. A wyrok brzmiał nie 10 lat więzienia i pozbawienie do końca życia praw do wykonywania zawodu, a 3 lata pozbawienia wolności i odseparowanie od zawodu na 10 lat. Tak właśnie, nie przejęzyczyłem się. Przypomniałem sobie swoje młodzieńcze żale do amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości. W USA ta pani dostałaby jakieś 20-30 lat, wyszłaby u schyłku życia, tak zadziałałaby tamtejsza sprawiedliwość. Był zły człowiek, dostał wyrok i już nie ma złego człowieka. Nastoletnie uczennice nie miałyby się czego obawiać. I to wszystko.